Siemanko, siemanko, jestem Wartes, witajcie w kolejnym odcinku z Call of Duty. Właśnie tak, słuchajcie, jeśli chcecie szybciutko, naprawdę szybciutko kolejny odcinek, to wiecie, zostawcie łapeczkę w górę, bo właśnie siadam do nagrywek i będę miał tego zaraz dużo, że tak powiem, pod ręką. Jak najbardziej będę mógł wam szybko wstawić, także łapeczki w górę, dużo łapeczek w górę. Każdy niech zostawi łapeczkę w górę i napiszcie w komentarzu, czy zostawiliście łapeczkę w górę, żeby inni mogli wam zlajkować, że też chcecie właśnie szybko kolejny odcinek. O! Taki deal tutaj robimy. Jeszcze przypomnę, że grę i inne gry możecie kupić na g2.com, tam na górze kod rabatowy Wartes i link też w opisie. Witaj. Bombę mi dajesz. Ze zdalnym detonatorem. Hu. Dzięki. Dobre. Uważaj na siostrę. Powodzenia. To niech ona uważa na siebie, że tak powiem. Do góry, raz. A właśnie, dostawałem tutaj w komentarzach od was informacje, że jednak wolicie z dubbingiem, żeby było, tak? Że będzie polski dubbing, polskie napisy. Bo jak wiadomo, czasami dubbing odbiega od napisów, to będziecie mogli sobie czytać dwie opcje. Proszę bardzo. A my się tutaj przebierzemy. Jak wyglądam? Ujdzie. Ujdzie. No, no. Tarik? Jak sytuacja? Pistolecik. Są tuż na zewnątrz. Jeśli zobaczą broń, zaczną strzelać. No to czemu mam wyciągniętą broń? Zawiedzie, nim zaczniemy. Aleks, broń nas wyda. Nie pokazuj jej Rosjanom. A pod czwóreczką, dobra. Chodź za mną. Pewnie zapomnę o tym, ale to nieważne. Okej, dzień dobry. Ja wcale na was nie patrzę, co wy tu robicie. Nic, a nic, idziemy. Wojska Markowa okupują całe miasto. Rozdzielają nasze kobiety. Chciałem zobaczyć, czy zareaguje i zareagował. Dobre. Markow się pojawi? Dobre. Prawie nigdy się nie pojawia. Ukrywa się i inni odwalają za niego brudną robotę. Jaką brudną robotę? Przydzielają kary. O, kary. Do pracy! Kobiety do ciężarówek! O nie! Rób, co mówię i chodź. Dobra, kurde. Myślałem, że tam mam wejść, co? Okej. Okay. Przedostań się przez budynek. No to jak ja mam to zrobić? Daj mi cegle! Przez ły, nie przez ły. Dobra, sam sobie wezmę. Pustaka. Okej. Okay. Kto chce z cegły oberwać? Ty? Czy piesek? Albo ty? Ja no, pieska bym nie bił. Chyba, że agresywny. Dobra. Idziemy. Wszystko w porządeczku. O! Strzelają się! Idź uliczką. Widzisz tego żołnierza? No widzę. No. A już go nie widzę. Okay, mogę to wywalić? O, mogę, dobra. Nie mam broni, ty. Zabij strażnika. A cię zabiję, słuchaj. A tak wręcz. Tym? Dobra, czemu takie dziwne klawisze? Pod F zawsze się biło, halo. Co, brać pustaka z powrotem, czy tak niezbyt? Dobrze. Uuu, AK-47. Schowałem, ale AK-cza nie wziąć to grzech. Jak co? To biorę i strzelam. Jasne. Większy wybuch odciągnie żołnierzy z rosyjskiej bazy. Kurwa. Żołnierze Barkowa znaleźli moich współpracowników. I tyle z Family Friendly. Musimy być cicho. Znajdź filtr oleju. Użyj go jako tłumika. Filtr oleju, tak? Ja będę obserwować strażników. Filtr oleju. Jako tłumika. Mam go wyrwać spod auta, czy on gdzieś tu będzie leżał? Tak się zastanawiam. To mi dała, kurde, questa. Wait. No jest, kurde, właściwie gdzie on ma tłumik? Sprawdź w garażu. A, bo to jest wejście do garażu, dobra, dzięki. Jest. Mamy to. Ale będziemy mieli tłumik. Słuchajcie. Dobrze, cofnij się i oflankuj. Idolo. Dobrze,
Działa. Idź za ciężarówką. Po prawej. Czekajcie na mnie. Dobra, jestem. To cywili strzelają. Dwoma? Patrzcie na to. Okay. Kurde, co ona jest? Jeszcze więcej, żeby poczuł, nie? Chwila, odsuń się od drzwi. Ile mam zdjęć? Masz go na celowniku? No kurde. Weź dwóch, ja zajmę się trzecim. Okej. Tędy. Dała radę. Przykro mi. Mamy materiały wybuchowe. Ich ofiara nie pójdzie na marne. Noże do rzucania, zawsze spoko. Okej, okay, no, bijemy. Wychodzimy. A, dobra. Nic tu się nie dzieje, idziemy. Mogę kogoś nożem rzucić? Dobra, dobra. Ich tam wieszają. Nic, YouTube nie widziałeś. Nic, nie widać, zasłaniam. Aha. Ruszajmy. Chodźmy, nic tu po nas. Kurwa, to przecież zbrodnia wojenna. Kara za kradzież gazu. Barkow chce zrobić z nich przykład. Co możemy zrobić? Jak to co? Wystrzelać. A na zawsze położymy kres okrucieństwu Barkowa. Okej, tam wyżej, tak? Tutaj coś ciekawego, nie? Wiesz co, lepiej tutaj nie chodzić i nie zwiedzać sobie terenów, jak to na przykład w Wiedźminie, czy coś? Barkow wysyła tu, ktoś nas zobaczy, zaraz będzie po nas. Uhuhu, fajny cel mamy. Tak, podłóż ładunki pod helikopterem. Odsłaniam się. Dobra. Jeśli ja chciałem ten przeskoczyć. Zlikwiduj ich. Tylko cicho. Po wszystkim spotkamy się tutaj. Dobra, to nie wygląda jak jakoś, kurde, nie wiem, mega fajne zadanie do roboty. Mega łatwe, mega przyjemne. Tutaj coś jest. Zamontuj celownik. Okej. Spoko. Zawsze coś. He! Co tam, ziomeczku? Już mam celownik. Już mi nic nie zrobicie. Co to jest? Szukaj. Kolejny tłumik? Też mam tłumik. Do czego zamontujesz? O, do kaczo. Pięknie, słuchaj. Picobello. Tam lepiej nie wychodzić. Czekajcie, mam się dostać tutaj na dach, tak? A tylko pytanko, czy to mogę zrobić ten? Tu jest rusztowanie jakieś, w którym może damy radę się wbić. Weź pustek. Podziękuję na razie. Aha, to była taka droga stamtąd inna. Jak się dostać na górę tutaj? Taka rozkmineczka mała na teraz. Witam. Może najpierw do tamtego pójdziemy i nam po drodze będzie, nie? Jest tam, okej. Jakby nigdy nic. Wbijam. Dobra, wydaje mi się, że damy radę tędy się już tutaj wbić na górę. Parkour? Wciąż szukam drogi na górę. Strażnicy przy wejściu. Jeśli chcesz zaatakować, nie daj się zobaczyć. Dwóch leży. Super. Nieźle. Dobra, chodźmy tam na górę na szybkiego. Jestem przy. Właśnie, tak? O, jak ty go nie słyszałeś? Jeszcze ktoś? Nie wiem. Ale już ich nie ma. Dobra, podkładamy. Elegancko.
To powinno odwrócić ich uwagę. Teraz do drugiego idziemy, tak? Alright. Alright. Tak jak mówiłem, droga z góry już prosta do kolejnego. Patrzę, czy tutaj kogoś nie ma. O! Masz strażnika na górze schodów, po lewej. Dobra czujność. Zauważyłem. Zajęłam się nim. Masz koci. Którym? Ja tam wolę. Nieważne, nie wnikam, bo ja dwóch zdjąłem. Może był ktoś jeszcze, którego nie widziałem. Ale mamy to. Przegrupujmy się. Dobra, czy mam się tam dostać? Okej. Okay. O shit. Słyszałem pieska. Ale pieska nie widzę. Dobra, patrzcie jak to się robi. Tak to się robi. Ona tutaj chciała czekać, tak? Właśnie. Dobra. No to robimy mały kabum. Wysadzaj. Pink. Pięknie. No to co? Lota, nie? Tędy. Oba wybuchły, dobrze. Z lewej. Okej, okay, czekam. Nic nie robię. To tylko ambulans. Ale zanim... Już sobie wojska lecą. Go, go, go! Nie pilnują ciężarówek. Zajmie ciężarówkę. Dobra, dawaj. Pod ciężarówkę. Idą kolejni. Nie oddalaj się. Dobra. Dawaj, bo ja nie zdążę. Właśnie tak. Co, mam się złapać? Nope. Na do widzenia. Ktoś zatrąbił na dworze. Myślałem, że tutaj. Ale musimy atakować, nim będzie za późno. Dobra, szybko. Dawaj. Następna ulica doprowadzi nas do tuneli pod domem Tarika. Aha. Ja sobie po prostu tak wycofałem, tak? O, to nie ja. No nie, już walów. Każdego miejsca, świetnie. Ale spokój, chcieliśmy akcji. To mamy akcję. Dobra, wyciągam makacza. Okno. Żeby jak co to strzelać. Będzie git. Otwierasz. Dawaj. To nam zaraz przybiegną. Oni już wiedzą, że to my, nie? Co to kurwa jest? Schowaj się, Alex. Padnij. Schowaj broń. Jest ich za dużo. Nie ruszaj się. Zgrywamy trupa. Nie ruszam głową. Nie wiem, czy powinienem patrzeć na dół. Czy wiecie, w ziemię. Tak trochę nienaturalnie, ale okej. Okay. Co, mnie też kopniecie? Nie? Okej. Okay. Dobre ziomki z was. O, ale smród. No co ty? Same trupy tu leżą. Git. W ostatnim momencie, zanim ten mi zasłonił, nie? Dymy. Ups. Dobra, gdzie masz te tunele? Posiłki z lotniska. Nasz plan zadziałał. Jakby nie inaczej, nie? Drzwi domu Tarika są otwarte. Prowadź, nie wiem, który to dom. Zginął. Nie porzuciłby posterunku. Chodźmy. No, go. Dobra. Easy peasy póki co. Żadnej większej zadymki. Wejdźmy na dół. Pierwszy. Straciłaś dziś dobrych ludzi. To koszt tej wojny. A teraz przejmijmy lotnisko Barkowa, aby ich śmierć nie poszła na marne. To się nie przyjmuje w ogóle, nie? Tak jak ich. Taki był plan. Jesteś teraz u mnie, Alex. Obserwujemy ze skraju bazy Barkowa.
Trzeba mieć tych skurwieli na oku. Przyjaciele blisko. Wrogowie jeszcze bliżej. Mówiłem, że mamy swoje sposoby. Nie mamy granatów, więc improwizujemy. Nieźle. Wydawało ci się, że walczymy na kamienie i kije? Okej. Okay. Mołotowy dostaliśmy. Szybko, kuzynie! Tak, poruczniku! Co ty Rosjanie tutaj masz? Przemoc, więc pokażemy im przemoc. Czy to ta broń, o której myślę? A my mamy swoje. Jest taka, czy... pięknie, pięknie. Chciałem iść na górę, tak? Dobra, już idę. Już idę, mam fajną nową broń. Zdalnie sterowane samoloty z T4. Okej. Dobrze, startujecie jak tylko się przedrzemy. Gotowi? Tak jest, lecimy. No to co? Walimy ich na ryj. Staramy helikopter. Super speed! Mam tylko staranować? Dobra! Na pełnej! Śmigło! Pięknie! Pięknie, pięknie! Tak to się załatwia. Przed nami granica lotniska. Druga drużyna będzie na robienie aż miło. Echo 3-1 do obserwatora. Okoliczne wojska zbliżają się do bazy Barkowa. Prosimy o wsparcie powietrzne. Dawać. Rozumiano, 3-1. Wysyłam nieoznakowany helikopter na swoją pozycję. Utrzymać Czekaj pozycję. Na niego. Utrzymać pozycję. Zrozumiałem. Uwaga, zaatakujemy ich zbrojowo. Zabierzemy broń i przejmiemy lotnisko. Którego mam siekać? Kuzyni, walczymy o wolny Urzykistan. O nasz kraj. Za Urzykistan. Za Urzykistan. Część działa. Będzie bum? No nie mieli co gadać, zbytnio i mamy siekę. Wow. Nie napaszać we mnie. Shit, raniono cię, schowaj się. Ja ledwo wybiegłem z nimi i pierwszy obrywam. Halo, tak się nie robi. Jeszcze bym tam nie dobiegł. No w sumie jakbym grał na najtrudniejszym poziomie trudności, już bym leżał 5 razy, nie? O, rzuć mołotowem. Palta się luje, kurde. Tam jeszcze jakiś typo jest. Powiem go tutaj, że obejdę. Który jeszcze chcę wyrwać? Idę na kozaka tutaj. O, na kozaka, właśnie tak to się robi. Gdzie biegniesz? Nie ma cię. Aha. Czekajcie, trzeba tutaj pana jednego zdjąć. Ups. Granat! O, nie ten przycisk. Się rzuciłem. O. Wait. To taki kozak? Taki kozak? Tomasz! Elo, kurde, elo melo. A ty gdzie? A ty co? Siemano. Samoloty gotowe, póki co nie potrzebuję. Gdzie do mnie walisz? Co, bo się wychylam? Któryś jeszcze? Po co ja się opieram, skoro żaden? Ktoś tu siedzi. O! Tam widziałem kolegę. Kolegę. Który jeszcze kolegę chce się bić? O, cześć. I skąd wiedziałeś, że to akurat przeciwnik otwiera drzwi, co? Oj, mi się ładnie tutaj pod celownik ładują. Pięknie, picobello. To lubię. Tak, wiem, tu biegli sobie, ale musiałem tutaj przejść. Właśnie dlatego. Aha, chyba źle zrobiłem, że tu przyszedłem. Bardzo źle zrobiłem, umieram. Cześć. Uratujesz mnie znowu, czy niezbyt? No to odpoczniemy sobie. Jest tu kto? Ja cię mam osłaniać. O nie, to Grant. Dobra, nieważne. Sami się zabijacie. No pięknie. O! Mieliśmy typa.
Powiem wam, że trochę się niewygodnie strzela z tego akacza, bez jakiegoś takiego celowniczka laserowego. Jaki headshot ładny. A kto tu stoi? O nie, to jednak nikt. Dobra. Wyważ. Pyk. Okej. Przez chwilę myślałem, że to moi takich zdjąłem, nie? O, AK-47 z celownikiem. Pięknie, na zamówienie dostałem. Granaty błyskowe, dawaj. Co tu jeszcze macie? Amunicja, dawaj. Jakieś shotguny, originy. Nie, to Battle.net. Siemanko. Nie wiem, co on chciał. Ale dobra, przy grupu się przebramy. No i już. Ej, fajnie mi się gra w tą część, naprawdę. Co MW, to MW, nie? Każda część dobra. Może ci pomóc? Musimy przejść. To jedyna droga na lądowisko. Co, Hadir? Jeden do obserwatora, docieramy na lądowisko. Gdzie nasze wsparcie powietrzne? Nie ma! O! Już myślałem, że nie pójdzie. Okej. Okay. Atak! Bijemy hamów! Shit! Rozbijesz się, czy nie? Długa droga na dół, osiągnięcie. Spoko. Witam. A? Co? Kurde, wcelowany jakiś był. Wait. Zasłaniacie mi trochę. Tak myślałem, że ktoś tu jest. Nie biegnie! Muszę ich wyrżnąć do ostatniego, tylko ten ogień mi przeszkadza. Tutaj jest, dobra. Muszę cię trafić, dziękuję. Z tego. No i o to chodziło. Wej, tam jeszcze jakiś kozak strzela do nas. Więc zwykle nie widzę. Aha, bo on na górze chyba jest. Tak. Widać głowę. Jorin! Weno ich przed siebie, co? Ktoś tutaj z góry jeszcze wali. No to niezbyt dobre, że tak wiecie. Stanąłem sobie na środku, zacząłem strzelać, czemu by nie? O, witam. Mhm. Nara. Słabe te flesze wasze. Raz. Dziękuję. Rzucaj mołotowa, ja pójdę tędy. Ale pięknie mi się ustawiają. A ja mam pomysł. Pęc. Któryś jeszcze? Tam ktoś strzela, chyba mi się wydaje. Do zasłony. O, cześć. No, scope. Jakieś ściwka za to? Co przeładuj. Będzie mi się chciało, to przeładuje. Na spokojnie. Zrozumiano. Gdzie? Gdzie ja się pytam? A ty co? Czym do... Excuse me, what the fuck? No właśnie. Dużo jeszcze was tam wyleci stamtąd? A to mogę stać cały dzień, się przygotowałem. O, pięknie. Dobra, przeładujmy. I dobra miejscowa na to. Jeszcze ktoś? No proszę. No, oberwałem. Halo? Tu jest typek jakiś. Wychyl się! Ha. Zarąbiście to zrobiłem. Dobra, to sobie przeładuję. Wyciągnę kacza, doładuję. Jeden nabój i na pełnej! Sparta! Właśnie tak! Na pełnej od razu akcja idzie! Na glebę! Bo nie do ochronienia! Fak, padłem. Tak. Już to wiedziałem, jak ich zauważyłem, nie? Co tu się nagle zaczęło dziać?
Człowiek sobie leci przed siebie, a tu nagle, kurde, miliard osób wybiegło. Zdejmijmy raz jeszcze tego typka. Tego dobijmy. No i czekamy, bo w sumie widzieliście, że wylatywanie tutaj to bardzo dobrą opcją to nie jest. I wręczki. A co ty myślałeś? Tak cię nie zdajemy? Oh shit, oh shit, oh shit, shit! Żyje! Bo ktoś tam jeszcze strzela, jakiś pojedynczy typ. Okej. Nikogo. To kto walił, ja się pytam. Elo? Elo? Też piękne miejsce, słuchajcie, do kampienia. Tyn, tyn, tyn. Tyn, 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 tyn. Witam. Jak się macie? Porobień. Te sucze syny są w środku. Alex, drzwi. Drzwi. Dobra. Zamknięte. Na dachu jest właz. Alex, pomóż mi. Pomożesz? Dawaj. Kto wbija? O. Rzuć im tam granat do środka. Bez kitu, rzuć im tam granat do środka. Alex, skacz do mnie. Dobra, skaczę, ale tam granat im musimy rzucić, chyba że mają zakładników. Tutaj, Alex. Powiedzcie, że macie granat. Raz, dwa, trzy. Blisko wystarczająco. Oczyść zbrojownię, Alex. Ale ładnie ich pali. Nice. To teraz jak komando wbiłem z tej strony. Ostatnia zbrojownia zabezpieczona. Właśnie tak. Tak to się robi. O, granaty odłamkowe. Tego mi brakowało przed chwilą. Wyrzutnia granatów. Świetnie, ale chyba nie potrzebuję. Aczkolwiek wezmę. Wiecie dlaczego wezmę? Bo i tak miałem mało amunicji w snajperce. A to mi się może przydać. Coś tu jeszcze ciekawego. A, dragonów jest. Aha, aha. Jakieś, kurde, coś famaso podobne. Dobra. Otwarte. Oho. Których mam walić? Zaraz nas tu otoczą. O to powodzenia. Potrzebuję dobre miejscowe, ale nic mi tu nie pasuje. Daj się tutaj może położę. O, poczekam, bo się sami rozwalają tutaj. Czołgi, powiadacie? Okej. Okay. Mam wsparcie, powiedz, to nie mogę? Mogę? Aha, takie wsparcie, dobra. Kiedy zagrożenie. To zadziała, czy muszę naparzać? O tako? No nie. Aha, rakiety są tym. Dobra. Miło bardzo, dziękuję. Co dam u was? Picobello. A wam to robię? A ten czołg tu wraz wleciał. Ej, nie mogę strzelać. Dobra, porobiony. Nice. Dalej żyjecie. Po co to komu? Halo. Aha. Ktoś to naparza z rakietnicy do mnie. Gdzie uciekają? Nieważne. Porobieni ładnie. Więc jednak zabijasz Rosjan. Tylko tych złych. To wielkie zwycięstwo dla Urzekistanu. Dziękuję bardzo. Dobra z nas drużyna. Kupiliśmy trochę czasu, ale Barkow na to odpowie. Tak.
Tak jak my. Aleks i wojska komendant Karim zniszczyły wysuniętą bazę generała Barkowa. Tymczasowo ograniczając możliwości lotnicze Rosjan w Urzekistanie. Musimy się pośpieszyć. Sierżancie Garik, dzięki zdobytym przez pana danym znaleźliśmy komórkę Al-Katali, odpowiedzialną za atak na Piccadilly w domu w północnym Londynie. Trzy drużyny SAS wejdą do środka i postarają się czegoś dowiedzieć. Jeśli to Wilk przetrzymuje kradziony rosyjski gaz w Urzekistanie, musimy go znaleźć. Uwaga! Na miejscu mogą być cywile, więc ostrożnie z ostrzałem. Mamy tyle, panowie. Do roboty. No i mamy, słuchajcie, kolejną misję, ale sobie zrobimy ją w kolejnym odcinku, także dzięki wielkie za oglądanie, zostawcie łapeczkę w górę i polecimy jeszcze dzisiaj z kolejnym odcinkiem, także na razie, cześć, yo, yo!